the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w The Mage Seeker League of Legends Story, czyli na polski Łowca Magów. Jak widać, jest to gra o Sylasie z Ochlapiska i z tego co się orientuję, jej start jest zaraz po mniej więcej zakończeniu, zaraz po tym jego procesie, gdzie pojawia się Lux i on użył swojej mocy, żeby pochłonąć odrobinę jej mocy i się uwolnić. Więc bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy przygodę w Łowcy Magów. I zobaczmy. Buntownik, czyli fabularny, łamacz łańcuchów, czyli równowaga i królobójca. Dla spragnionych wyzwania. O kurde. O kurde. Dobra, wiecie co? Może na wszelki wypadek wezmę łamacza łańcuchów. Mnożnik obra... O, mogę... Serio? Mogę... A, dobra, tylko to podchodzi pod niestandardowy. Mnożnik zdrowie i tak dalej. Dobra. Nie no, zostawmy to. Zostawmy. Łamacz łańcuchów, nie? Taki pixel artowa gierka, ale dla samej fabuły myślę warto odgrać. In this land, magic is as natural as the soil we walk on. Chyba Morgana teraz mówi. But mages are not free. In the kingdom of Demacia, mage seekers hunt for those with magical abilities, locking them in the dark. Sylas of Dregborn, recruited by the mage seekers as a child, was born with the power to sense magic. He saw the truth, that magic is everywhere. One day, Sylas took pity on a captured mage. In that moment, he discovered the power to channel her magic. But this power was too much for a child to control. For 15 years, they locked him up. He stole magic from his only friend, Lux Crownguard, betraying her to break free of his shackles. Sylas's escape has lit a spark. Will he use his power for petty revenge? Or will he start a wildfire that cannot be extinguished? Ja się pytam, dlaczego tu nie ma polskiego dubbingu, nie? Boże, w Ruined Kingu... Przepraszam, w Ruined Kingu był, a czemu nie ma tutaj? Okay, wielkie miasto Demacji, już jesteśmy chyba od razu w grę, wchodzimy. Hello? Ah, słodka woń rewolucji! Krew, pot i zerwane łańcuchy!
wreszcie pozbędę się tego więziennego smrodu. Magia, którą wziąłem od Lux zanika. Muszę znaleźć więcej. Okej, no i let's go. Demacja leży w skliszczach. Dobrze. Nie można zakuć magii w kajdany. Pora odzyskać to, co nam się należy. Kurde. O. Dziś my, magowie, zrywamy pętające nas łańcuchy. Ja nie muszę tak gadać, nie, bo się po prostu nie wczuję się zbytnio, jak będę tego czytał. Zobaczmy, pod X-em zwykłe ataki. Pod Y-kiem jeszcze nie ma, jak przytrzymam. Jak przytrzymam Y, to się nic nie dzieje. Mogę zniszczyć. Okej, okay, a mam ten, mam dosko, który jest na E u Sylasa. Okej, okay, no zakładam, że celowanie przy pewnie wiąże na przykład zrzucanie tymi łańcuchami. Jeszcze nie mam tego odblokowanego. Niestety. No dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. Okej, okay, coś zebraliśmy. Nie jestem tego pewny co dokładnie. Okej, okay, teraz ciężki atak. Czyli takie prawie kusy lasa z Lola. Raz, dwa i to dupnięcie. Tylko nie ma eksplozji po złączeniu się łańcuchów. Nie dajcie mu uciec! Po moim trupie nie ma sprawy. Łatwo. I się dziwię, że oni jakiegoś studa nie dostają po tym grzmotnięciu tymi łańcuchami. Powinienem się też trochę rozglądać, czy nie ma tak jakichś sekretów fabularnych. Tak jak to było w Ruined Kingu. Ale wiecie w ogóle, co jest strasznie... Czy strasznie wręcz... może nie idiotyczne, ale wiecie, co mnie bawi w Łowcach Magów? Łowcy Magów w Dymasku są tacy kurwa hipokryci, że im bardziej się nie da, nie? Bo Łowcy Magów, nie wszyscy, ale zdecydowana większość, to też są magowie. Tylko oni twierdzą, że oni ujarzmili swoją magię i dzięki tej magii będą tropili innych zdziczałych magów, którzy magii używają do sienia chaosu i tak dalej, nie? Ale autentycznie, większość łowców magów to są magowie. I to jest taki kurwa żart, że ja pierdolę, nie? A jeszcze ludzie im na ślepo wierzą, we wszystko z tym gadają. Dobra. Pytanie moje teraz brzmi, czy będę miał tutaj jakieś takie a la W z gry? Czyli ten doskok z leczeniem. Znaczy doskok, no. No czy... Wiecie, no to rzucenie się z piątką, które mnie leczy, nie? Ta, bo tak jest w LoLu, nie? Zobaczymy, czy tak będzie tutaj. Kurde. Dobra. Jeszcze raz zastanawiam, jaki byłby damage, gdybym był na królobójcy, nie? Ich wspaniałe miasto legło w gruzach. Demacjanie zasługują na rzeź i masakrę za to, jak mnie potraktowali. Oby zapamiętali ten dzień na zawsze. No, to jeszcze nie jest takie moje idealne. Wiecie, ja tam lubię, mógłbym podłożyć pod Sylasa głos, nie? Tylko... O, patrzcie, tutaj mamy jakiegoś maga, który albo podnosi innego maga, albo... Przecież... Nie, dobra, na pewno to jest jakiś inny mag. Ale no patrz, no healuje go, nie? Spokojnie. O! Sylasie! Ani kroku dalej! O, będzie Garen, co nie? Yeah! Jak on biega, Boże! Masz ochotę na kolejną rundę, Garenie? Ostatnim razem prawie cię zabiłem! Miasto stoi w ogniu. Król nie żyje. A ludzie żądają odpowiedzi. Żałuję, że nie zabiłem waszego podłego króla, ale to nie moja sprawa. Sprawka, przepraszam.
Musiał to zrobić jeden z pozostałych głodzonych przez niego flochu magów. W mieście jest nas dziś sporo. Ale jeśli chodzi o podpalenie miasta, to moja zasługa. Moja siostra Lux miała cię za przyjaciela. Zdradziłeś ją! Pożyczyłem tylko trochę jej magii, aby uciec. Wiedziałeś, że jestem czarodziejką, tak? Magiczką? Kto tak przyłożył słowo? Sorceress. Jest czarodziejką, a nie magiczką. Dziewczyna nie może być przecież szczera wobec starszego brata, prawda? Zamykacie magów takich jak ona, Garenie. Nic nie wiesz o Lux! Potężne. Ja wam jestem osobiście ciekaw. O! Dobra. Jestem osobiście ciekaw, jak moc. Dobrze, to jest na pewno nie do wygrania, nie? O! Kręciołek, kręciołek, kręciołek. No ej! Zrobię uniki. No nie, dobra, nie, na magię mogę tego wygrać. Przecież mu ledwo co robię. Okej. Tak, stań do walki z Garenem na początku gry. Ale kurde, patrzcie, łańcuchy i kajdany są z petrucytu. Ale z tego co ja wiem, petrucyt to jest tego ten kamień. Więc... Okej, dobra, nie przewijam, to się nie dzieje dalej, więc to na razie stoi. Kajdany Sylasa są z petrucytu. Ale z tego co ja się orientuję lorowo, to petrucyt to jest przerabiany tylko na kamień. Więc jak to działa, że jednocześnie na metal też go przerobiono? Dobre pytanie. A, i tak w razie W, bo niektórzy czasami się zastanawiali, dlaczego Sylas, pomimo tego, iż wie, że petrucyt nie tłumi magii, tylko ją magazynuje w sobie, po prostu tych kajdan nie zdejmie, skoro już wie, że one tak naprawdę na niego nie działają. Jedni mówią, że to dlatego, że dzięki łańcuchom może z większej odległości zgarniać od innych magów talenty magiczne, wiecie, używać swojej erki, ale de facto to nie tak. Po prostu te kajdany są tak zaprojektowane, że Sylas nie jest w stanie ich zdjąć. Ani sam, ani z niczyją pomocą. Jedyny sposób, aby zdjąć te kajdany, to je przeładować. Ale niestety przeładowanie petrucytu skończyłoby się jego implozją, albo nawet wręcz eksplozją, a jedno i drugie skończyłoby się śmiercią samego Sylasa. No ale szczerze? No według mnie akurat, no i te łańcuchy to mu pasują. W sensie, jedyne co wypadałoby chyba u niego usnąć, to co ma dookoła szyi, bo to mu pewnie sporo przeszkadza. Ale same te kajdany to akurat spoko. Ale dobra, wracamy do scenki. Raz już umknąłeś śmierci. O, będzie ereczka. Teraz odpowiesz przed moim mieczem! Łowca magów nas zgarnął. No, Garen oczywiście chyba nie zauważył, co się stało nawet. Też ludzie się zastanawiają, dlaczego na przykład Garen nie zostanie zamknięty w lochu, no bo niby używa magii. Ale no tak w sumie to nie. W sensie wiadomo, w grze używa tego uciszenia i tak dalej, ale to co on robi na erce, to nie jest użycie magii, bo Garen jest po prostu zwykłym człowiekiem, żołnierzem. To, co on robi na swojej erce, to jest przyzwanie magii samej Kayle. Ale jak on to robi? W sensie, wiecie, czy to jakoś działa, jest z jego krwią powiązane? Bo kto wie, może na przykład moc Lux też pochodzi od samej Kayle. Wiecie, jako jakaś taka pochodna, bo wiecie, Kayle włada ogniem, ogień daje światło, więc Lux używa światła. Kto wie. Ale ciekawe właśnie to przyzywanie magii Kayle. W sensie, czy to jest jakiś jeden z jej dawnych mieczy? Czy to jest na przykład miecz... Też mnie pomylił imion. Nie Mejsza, bo Mejsza to jest poprzedniczka Zoe. Mihiry, o. Mihira to była matka Morgany i Kayle. Czy to jest jakiś, nie wiem, jeden z mieczy Mihiry? Albo ona jakoś go zakleła, przez to jest w stanie ten miecz przyzwać taką moc aspektu sprawiedliwości? No idea. Ponownie wracamy do stęki. Kilan? Sylasie, musimy już iść. Szukacie całe miasto. Chodź ze mną. Znam wyjście z... To za wtrącenie mnie do lochu na 15 lat!
zasłużyłem sobie. Przepraszam. Byłem złym nauczycielem i wciąż jestem łowcą magów. Nie masz powodu, by mi ufać. Ale znam inną drogę poza miasto. Mniej tam żołnierzy. Dobrze. Ale jeśli mnie zdradzisz, nauczycielu, zginiesz z mojej ręki. Jeśli cię zdradzę, możesz ze mną zrobić, co ci się żywnie podoba. Dobra, lecimy dalej. Dobra, cały czas czekam na, po pierwsze, użycie tego. O, dobra, mamy to. Czy mamy jedno, bo myślałem, że będziemy strzelać łańcuchami, ale nie do końca. W sensie, no jest to strzelanie, ale no do ukradnięcia umiejętności. Więc zobaczmy. Erka Sylasa, czyli te... Jak to się nazywa? Po angielsku jest hijack, a po polsku przejęcie. Sylas może kopiować magiczne umiejętności od wrogów. Wyceluj we wroga i zahacz go łańcuchami, aby skopiować jego umiejętność. Sylas będzie przechowywać ją w swoich rękawicach? Kajdanach, a nie rękawicach, aż do użycia. Czas odnowienia. Każdy wróg posiada czas odnowienia kopiowania. Przez ograniczony czas Sylas nie może ponownie skopiować umiejętności tego samego wroga. Czas odnowienia jest widoczny, gdy wycelujesz we wroga. No i to jest tak samo jak właśnie w LoL-u. Czyli zobaczmy. Celuję. Dziękować. Piu! No i dobra, jest spoko. Też z tego co widzę, to mnie też leczyło. Dobrze zauważyłem. Ale samo też to ukradzenie umiejętności trochę mu go bije. W sumie pewnie dlatego, że dostaje takim łańcuchem w ryj, no to jakim sobie ma go to nie bić, nie? Ej, ale to jest też ciekawe, że... To nie jest kradzież, jeśli potem ją zwrócisz. Kurde, nie widziałem, czy tam coś powierzę. Dobra. Ale zauważcie, że ja jestem w stanie tym ukradzeniem umiejętności przerwać mu w ogóle ładowanie tego ataku. Żywioły, mocne i słabe strony. W magii występuje 6 żywiołów. Magiczni wrogowie ponoszą dodatkowe obrażenia od przeciwnego żywiołu i mniejsze od własnego. Okej, no to jest dość logiczne. Lód kontra ogień. Udało ci się do tej pory zobaczyć umiejętności ognia i lodu. Te dwa żywioły są przeciwstawne. LOL. Dobra. Cyk. Out. Kurde! Jakbym zdążył jeszcze zabrać od niego, nie? To byłoby super. Ale dobra. Zahaczenie łańcuchami. Sylas może użyć łańcuchów, aby przemieścić się bliżej wrogów. Sylas może też atakować, zahaczając ich łańcuchami. Użyj lekkiego ataku, by zadać obrażenia zahaczonemu wrogowi. Okej. Okay. Ciężkie ataki zadają obrażenia obszarowe zahaczonemu wrogowi. I Sylas może też użyć łańcuchów, aby chwytać przyciągalne przedmioty. Okej. Okay. Kurde, ale to ja tak muszę padać i nie trzymać, nie? W sensie muszę trzymać trigger? Muszę wymierzyć gałką, wcisnąć bumper i jednocześnie, kurde, ciężki cios, nie? To jest strasznie dziwne ustawienie na padzie. Rąk przynajmniej. Kurde, takie jebut powinno być jeszcze na KO. W tym momencie. Dobra, wydaje mi się, że nie będzie jakichś ukrytych wpisów lorowych, bo to jest chyba taki typowy prolog. Plugawy mag. Nie zbliżaj się, magu. Oczywiście. Dobra, mam tu jakąś mapę? Nie tutaj. Dobra, na razie mam dwie opcje, ale zapis sobie zrobię tak na wszelki wypadek. Idź precz, potworze. Okej, dobra, to jednak nie ma przejścia. Kurde, ale muzyka jest super. Żałośni łowcy magów, nie pragniecie wolności? Zbuntujcie się przeciw demacji i ucieknijcie wraz ze mną! Nigdy! Ja służę królowi! Zatem zginiesz u boku swych oprawców! Dobra. Kurde, dostałem.
No, ej, każde takie zajumanie mnie leczy o jeden punkcik. O kurde, jeszcze śmiech jest przeniesiony. Tak samo jak w LoLu, kiedy zajumiemy komuś areczkę. Dobrze. Ładnie. Okej, proszę. Ej, czy ja to od razu tak strzela? Czy to... Czekaj, muszę zobaczyć. Nie, dobra, czyli muszę... Czyli jeśli chcę wykorzystać w dobry sposób, to... Najlepiej jest wycelować w typa, strzelić i od razu zajumać mu jego zdolność. Znowu dwa przejścia. Okej, na górę nie przejdziemy, coś powiedzą? Nasze ukochane miasto wzgliszcza. Jakiś łowca magów chyba gada. Tak sądzę po tej jego ozdóbce na, zdaje się, lewym albo prawym oku. Ale chyba na prawym to miał. To jest też ciekawe, bo jakby różnie, to nie jest, że jest zawsze jedno, nie? Jest różnie. Jedni na prawym, drudzy na lewym to noszą, ale ogólnie wiadomo, że jest to łowca magów, nie? Czyli właśnie Mage Seeker. Ufasz mi teraz, Sylasie? Próbuję pomóc ci w ucieczce. Droga była słabo strzeżona. Nie wprowadziłeś mnie w pułapkę. Ale dlaczego wciąż dla nich walczysz, nauczyciel? Przyłącz się do rewolucji. Ucieknij ze mną. Wciąż mam swoich uczniów. Nie mogę ich porzucić, tak jak porzuciłem ciebie. A ty musisz uciekać dalej. Przez ten tunel. Prowadzi tajne przejście. Zatrę twoje ślady i spotkamy się w lesie. Dobra. Ale kurde, nie pamiętam z lore tego gościa. W sensie, może był wspomniany, ale teraz go nie kojarzę. A więc to wszystko, Kilianie. Wolność jest w zasięgu ręki. Zasługujesz na drugą szansę. Twoja zbrodnia. Wiem, że to był wypadek. Byłeś tylko dzieckiem. Łowcy magów nie znają litości. Ja też nie. Zemszczę się na nich wszystkich. Od najpodlejszego strażnika więziennego po samego Eldreda, obrońcę korony. Jeśli planujesz zabić dowódcę łowców magów, to musisz znaleźć sprzymierzeńców. Wywołałeś zamieszki w mieście, ale na prowincji wręcz roi się już od zbuntowanych magów. To tylko bandy wyrzutków. Rabują patrole łowców magów i kradną owce z pastwisk. Ha! Rewolucja to coś większego niż zwykłe zbujowanie. A zemsta nie przynosi zysku. Cóż, przemyśl to. Nowi znajomi to dobry lek dla zranionych serc. Takich jak nasze. Cokolwiek postanowisz, będę świętować twoje zwycięstwa z daleka. Byłeś dobrym chłopcem, Sylasie. I stałeś się mężczyzną godniejszym ode mnie. Wiem, że możesz zwyciężyć. Dziękuję ci, Kilianie. To... Dobrze to słyszeć. Dobra. Chyba nie, no jakiej mapy tu chyba nie uświadczę, mi się wydaje. Czy to nie Sylas? Ten zbiegły morderca? Sprowadzi na głowę łowców magów! To mag, który zabił króla! Ej, nie do końca. Z tego, co ja pamiętam z komiksów, to... Jarvana III zabiła Katarina. Oni myślą, że zabiłem króla? To interesujące. I użyteczne. Tak! Jestem Sylas z Ochlapiska. Dziś opuściłem miasto wśród płomieni, ale moje ambicje się tu nie kończą. Wczorajszej nocy zginął król, lecz jego syn wciąż żyje. A łowcy magów wciąż przyjmują rozkazy od tego samego rozpieszczanego bydlaka, który wtrącił mnie do więzienia. Lorda Eldreda. Musimy rozprzestrzenić ogień, który dziś wznieciliśmy we stolicy, by objął każde miasteczko i wioskę w królestwie. Kto jest gotów nieść ten ogień?
Trafimy za kraty! Ja nawet nie umiem walczyć! Ja tylko chcę pokoju! Jestem Leilani, dumna rewolucjonistka i czarotwórczyni. Kucharka amatorka. Czy mówiłeś szczerze? Naprawdę chcesz obalić arystokrację i walczyć dla sprawy magów? Próbowałem rozpalić w nich odwagę, ale wygląda na to, że ci magowie nie mają żadnej. Są ranni i zmęczeni. Musi minąć trochę czasu, nim będą gotowi do walki. No to ma akurat rację. Wiadomo, Sylas jest chętny do bitki, głównie przez tą właśnie jego chęć zemsty. Literalnie, jak mam przyznać w tym momencie Sylasa do jakiejkolwiek postaci, to jest jak Kratos, nie? Kratos może być no po prostu do krawędzi przytomności, obity, poraniony, ale tylko dzięki chęci zemsty on dalej ma ochotę walczyć. Ma ochotę, po prostu dalej chce i dalej będzie walczyć. To jest lepiej ujęte. U Sylasa w tym momencie to jest dokładnie to samo. Tylko wiadomo, to jest Kratos z greckiej sagi, jeśli chodzi o gadowory. Bo w nordyckiej, z tego co wiem, ma nową motywację do walki. Ale jeszcze nie ogrywałem. Ale coś tam pamiętam z odcinków u Starja i Tybalta. Ale zobaczę, ale to później. Ale wszyscy słyszeli plotki o tobie. Jak udało ci się zabić króla? Ja... Właściwie nie zabiłem króla, gdy wszedłem do sali tronowej już nie żył. Ale Lorda Eldreda i resztę tych psów, łowców magów, wciąż czeka moja zemsta. W jakim oddziale walczysz? Bozuję w pobliżu? Oddziale? Nie, jestem sam. Cóż, ja dowodzę bandą buntowników kryjących się w lasach. Zbiegłych magów, którzy chcą walczyć. Gdyby szkolił nas taki utalentowany wojownik, dalibyśmy łowcom magów prawdziwą nauczkę. W więzieniu widziałem, do czego prowadzi ślepe słuchanie rozkazów. Myślę, że odkryjesz, iż buntownicy nie są szczególnymi zwolennikami zasad. Może zajrzysz do naszej bazy? Mogę ci zaproponować miskę mojej potrawki z marchwi. Rzeczywiście padam z głodu. Dobrze. Pokaż mi teraz swoją armię buntowników. No i okej. Uciekliśmy z Demacji. Znaczy wróć, z wielkiego miasta Demacji. Bo wiadomo, Demacja i wielkie miasto Demacja to są dwie różne rzeczy. Wiadomo, to drugie to stolica Demacji, a to pierwsze to nazwa w ogóle całej krainy, nie? Jesteśmy na miejscu. Nie ma to jak w domu. Te ruiny wyglądają na stare. Starsze niż wszystkie demacjańskie budowle, jakie znam. Jestem zaskoczony, że łowcy magów nie zdołali znaleźć tego miejsca. Niewielu z nich zapuszcza się tak głęboko w mroczny las. A jak któryś się odważy, to go zabijamy. A my mamy strażników, którzy czuwają dniem i nocą. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej na razie. Okej, ale co to jest za bariera w ogóle? To mnie interesuje. W sensie, ktoś ją tworzy, czy to jest jakby... Czy to jest jakby przez to miejsce wytwarzane? Kapliczka zamaskowanej pani? Jesteście jej wyznawcami? Niektórzy z nas tak. Zaklinają się, że ona gdzieś tam jest i czuwa nad słabymi. Dla tych, którzy nie wiedzą, zamaskowana pani bądź dama za woalem, czy pani za woalem, to sama Morgana. A ty jak uważasz? Przyjemna myśl, ale nie jestem przekonana. Nawet gdyby istniała, to wątpię, by zechciała nam pomóc. Bogowie nie dbają o prosty lud, taki jak my. Odpocznij. Okej, ja mogę coś zrobić z tą kapliczką? No, na razie nie. Z tą nie pogadam. Z nią też nie mogę. Rozejrzymy się tak na szybko.
Co my tu mamy? Napijmy się, życie jest krótkie, to ważne, udało mi się znaleźć samodzielnie. Okej, okay. Tutaj mamy kogoś. Chodzi ser do tawerny i mi poproszę kufel piwa. Ja na to klientów w dziurem odzieniu nie obsługujemy. Jezu, ale super. Okej, nic ważnego tak naprawdę. Mój pierwszy gorący posiłek zroszony był łzami. No, pewnie w tym miejscu też. Coś tak mi się wydaje. Ten obóz może nie jest, może jest niepozorny, ale to dla nas dom. Okej. Okay. Tutaj chyba lecznica, powiedzmy. Lecznica. Nie sobie wiem, czy dobrze tutaj powiedziałem przed chwilą. Ale jeśli nie, to teraz powiedziałem okej. Okay. O! Kurde, jak on się nazywał? Srebrzysto dzioby jakoś, tak? O, a to miło. Dostałem niego trochę tej waluty. No, zakładam, że to jest waluta, nie? Tutaj miałem kiedyś farmę, ale gdy łowcy mogą odkryć, że jestem magiem, zabrali mi wszystkie srebrne skrzydła. Kurde, blisko byłem. Strasznie się o nie martwię. Jeśli je znajdziesz, przyprowadź je z powrotem. Okej, czyli mamy zadanie znajdźkowe, powiedzmy. Tutaj chyba jakiś poligon? Że Boże, poligon. Nie sypiam zbyt dobrze, ale przynajmniej w ogóle sypiam. No, jakiś plus jest, nie? No, tutaj podobizna Garena. Boję się, że to tylko cisza przed burzą. To nie poligon, tylko jakieś pole treningowe. To miałem na myśli. No, Dogo. Dogo popecony. Pogłaść psa sama. Okej, okay, a gdzie sam w takim razie? Chyba śpi. Co jest tutaj? Jakiś stół? To prymitywny obóz, ale zapewnia nam schronienie. Co sądzisz? Żadnych szczurów, żadnych strażników, mnóstwo słońca. To raj. No, dla Sylasa na pewno. Przypominam, że on ostatnie 15 lat spędził zamknięty, na głucho, w ciemnej celi. To jest jakiś taki stół bojowy. Wróć, stół do narad. Znaczy, no wiecie, o co chodzi, nie? Kolejna kapliczka. Wyjście. Znasz już mojego brata? Nie do końca, ale okej, czyli ona chyba podtrzymuje barierę. W takim razie, tam na dole też była taka osoba, jeśli się nie mylę. Nic. Tu ewidentnie coś będzie, jakaś taka ala kuźnia, bym powiedział. To bynajmniej to mi wygląda na taki ala, powiedzmy, piec, nie? Co noc modlę się do zamaskowanej pani. To moja specjalność. Czarotwórstwo. Kamienie z zaklęciami wykonane z petrocytu? Wspaniały sposób przechowywania magii. Chyba jedyny tak naprawdę, taki dość skuteczny mi się wydaje. Twoje łańcuchy też są zrobione z petrocytu. Tak jest. Gdy odbieram wrogą magię, przechowuję ją w tych kajdanach. Łańcuchy łowców magów zwrócone przeciwko nim. Co mi się podoba. Jak to Sylas mówi w grze. Ich kajdany są teraz moją bronią. Czy to dostatecznie ironiczne? Kurde, myślałem, że mogę sprawdzić, co ma w ofercie. Ale niestety. A, to chyba nasza miejscówka. To jest wykrzyknik. Tutaj. Jakiś wpis. Dobra, zobaczmy. Leciałem dziś. Pamiętam mój pierwszy raz. Byłem mały, wzniosłem się ponad ziemię i wzleciałem w przestworza. Myślałem, że to błogosławieństwo, móc przemieszczać się tak szybko i łatwo. Ale nigdy więcej nie latałem, aż do dziś. To tak, jak mieć wzrok w świecie, w którym otwieranie oczu jest bluźnierstwem, albo mieć dotyk, ale samym wyciągnięciem dłoni budzić grozę u wszystkich, których znasz i kochasz. Któż potrafi oprzeć się obserwowaniu i dotykaniu otaczającego go świata? Ja nie. I nie ma takiego zamiaru. Tutaj mogę w końcu być sobą. Po raz pierwszy, odkąd uniosłem się w powietrze, czuję prawdziwą więź ze światem. Mogę pomagać tutejszym ludziom, czuję się wolny. Co w tym złego? No, według mnie absolutnie nic. Dobra, to odpocznijmy. Z więziennej celi do własnego posłania w lesie.
Ci magowie byli dla mnie dobrze. Dlaczego czuję się tak nieswojo? Ach, muszę się z tym przespać. Okej, 37 minut już na liczniku. Spodziewałem się, że moja pierwsza noc na wolności będzie spokojniejsza. Czy powinienem się do nich przyłączyć? Wykonywać rozkazy Leilani i innych młodzików o błyszczących oczach? Ona i jej bojownicy nie są tacy jak ja. Nie widzieli takich okropności jak ja. Nie mogę marnować czasu na nieudolnych nowicjuszy. Każda minuta bez walki to tortura. Okej. Ale nie no, nie ma bata. Przez Sylas lorowo miał jakiś swoich buntowników. No to jak nie ich, to kogo? To jak myślisz? Dołączyć do nas? Twoja drużyna jest waleczna, zdeterminowana i zjednoczona. Ale to świeżaki. Wiem. Właśnie dlatego potrzebujemy kogoś takiego jak ty, by nas wyszkolił. Nie jestem do tego odpowiednim człowiekiem. Ja chcę zemsty. Krwawej zemsty. Jeśli mam zabić Eldreda, to nie mogę strwonić miesięcy na uczeniu młodych powstańców, jak walczyć. Wiem, że jesteś silny, ale samotna walka z łowcami magów to samobójstwo. No, z tym się w sumie ciężko nie zgodzić. Jeśli nie zdołam zabić tych tyranów, to nie mam po co żyć. Po tym, co mi zrobili, wyłącznie ich krew przyniesie mi pokój. Posłuchaj, jeśli uwolnię gdzieś jakichś magów, przyślę ich do ciebie. Okej, opuść kryjówkę. Oni są pełni nadziei, ale ja jej nie potrzebuję. Potrzebuję gniewu i sojuszników, gotowych umrzeć dla sprawy. No, Lord Accurate Sylas. Czy tam Sylas, ale wiadomo, z angielskiego to się czyta Sylas. W takiej misji jak moja, nadzieja jest słabością. Oj, oj, oj. Ej, jeszcze bardziej jak Kratos. Właśnie jest odwrotnie. Nadzieja jest siłą. Okej, wychodzimy. Mroczny Las, zamiast dołączać do czyjejś armii, zapuściłeś się sam w demacjańską dzicz. Walcz ze wszelkimi napotkanymi łowcami i uwolnij tylu magów, ilu zdołasz. Okej. Podszukaj i uwolnij polmanych magów. Znajdź magów chętnych walczyć w twojej sprawie. Zemsta, do której dążę, wymaga powrotu do stolicy. Ale najpierw potrzebuję zaopatrzenia. Obozy łowców magów w tych lasach powinny być dobrze wyposażone. Czas stawić im czoła. Okej, ale to zrobimy dopiero w kolejnym materiale. W tym ode mnie to już będzie wszystko. Także dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w The Mage Seeker. Lub na polski w Łowce Magów. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!